Większość z nas trenuje na siłowni, żeby lepiej wyglądać, pozbyć się bólu, zachować zdrowie na lata, czy po prostu wykazać się ponadprzeciętną sprawnością. Często zdarza się jednak, że przyjmujemy jakieś utarte schematy i skupiamy się tylko na jednym aspekcie sprawności, czy metodyce treningu, marnując przy tym tak naprawdę ogromny potencjał. W dzisiejszym filmie powiem więc o tym, co możesz zmienić w swoim treningu, aby rozwijać się wszechstronnie i czerpać z niego maksimum korzyści. Cześć, dzień dobry, ja mam na imię Bartek, a na tym kanale mówię, co robię, aby być zdrowym, sprawnym, silnym i zadowolonym ze swoich efektów bez tego całego fit nadęcia i robienia z treningu religii. W dzisiejszym odcinku mam dla Ciebie 5 lekcji, które jeśli tylko z nich skorzystasz, całkowicie odmienią Twój trening i sprawią, że będzie on ciekawszy, bardziej wszechstronny i przede wszystkim skuteczny. A więc przechodząc do rzeczy, lekcja numer 1, czyli trenuj na treningu całe ciało. Wiele osób początkujących wciąż w głowie ma wryty jeden schemat z siłowni, czyli popularny split, poniedziałek klata, wtorek plecy, środa coś tam i tak dalej. I oczywiście, być może dla niewielkiego procenta osób takie podejście będzie ok, ale dla większości trenujących rekreacyjnie trening całego ciała na jednym treningu sprawdzi się dużo bardziej. Trening FBW to przede wszystkim poprawa koordynacji i zdolności ruchowych, ponieważ w tego rodzaju treningu bardzo często łączymy ze sobą ćwiczenia w różne schematy, często przeplatając też, przechodząc między ćwiczeniami, na przykład na zasadzie górna połowa ciała, dolna połowa ciała. Dzięki takiemu podejściu dużo bardziej rozwijamy się ruchowo, szybciej uczymy się koordynowania poszczególnych technik i budujemy taką podstawową sprawność, a dodatkowo oczywiście oszczędzamy również czas, który musimy poświęcić na trening. Po drugie, trenując całe ciało, powodujemy dużo mniejsze lokalne zmęczenie poszczególnych mięśni i co za tym idzie, dużo szybciej się regenerujemy, a na kolejnej jednostce treningowej znowu jesteśmy w stanie trenować dany wzorzec ruchu z maksymalnym zaangażowaniem. To oczywiście również przekłada się na dobre wyniki w budowaniu sylwetki. Taki trening będzie oczywiście również zdecydowanie mniej nudny i pozwoli na użycie wielu ciekawych podejść, konfiguracji i metod układania treningu, dzięki czemu dużo łatwiej będzie nam utrzymać ten reżim treningu, szczególnie na początku naszej drogi. No i skoro mowa o nudzie, to lekcja numer 2, czyli skup się na treningu ruchu, a nie pojedynczych mięśni. W treningu na siłowni utarło się takie przekonanie, że każde ćwiczenie musi odzwierciedlać typową funkcję danego mięśnia, czyli robimy na przykład uginanie na biceps, sprostowanie na czworogłowe i tak dalej. No i niestety, ale takie podejście bardzo ogranicza nam pole widzenia treningu wyłącznie do metod z treningu kulturystycznego. No bo nie oszukujmy się, większość ludzi nie potrafi wyjaśnić, na co są swingi, rwania, rzuty piłką, stanie na rękach czy sprinty i co za tym idzie, nie wykonują takich ćwiczeń praktycznie w ogóle. No bo skoro nie wiadomo, jak je skategoryzować, no to też po co? Tymczasem pokażcie mi sportowca albo gościa trenującego kalistenikę, który dzisiaj akurat trenuje klatę i plecy. No nie, taki człowiek buduje podstawy przez główne ruchy, czyli w przypadku kalisteniki na przykład przez pompki, podciągania i figury, których chce się nauczyć, a mimo to ma zbudowane solidne plecy i klatkę, praktycznie nie myśląc o treningu w takich kategoriach. I chcę przez to powiedzieć, że ciało, aby się rozwijać, nie potrzebuje wielkiego skupiania się na mięśniach i kwadratowego myślenia o treningu. Jeżeli będziemy trenować wszechstronnie, będziemy korzystać z podstawowych ruchów, ale przy tym będziemy podnosić stale sobie poprzeczkę w myśl zasady progresywnego przeciążania, na pewno będziemy też wyglądać. Może nie jak kulturysta, ale na plażową sylwetkę na pewno wystarczy. Jeżeli komuś więc na takiej właśnie funkcjonalnej sylwetce zależy, podstawą treningu powinien być złożony ruch. Taki, który spowoduje jednoczesną pracę wielu mięśni, a przy okazji wspiera rozwijanie propriocepcji, czyli czucia ciała w przestrzeni. Powinniśmy więc korzystać z ćwiczeń z wolnymi ciężarami lub z masą własnego ciała, które wykorzystują zawias biodrowy, ruchy z dominacją zgięcia kolan, ruchy przyciągania, odpychania w różnych płaszczyznach oraz lokomocję. Mamy wtedy pewność, że zaadresujemy w treningu wszystkie główne grupy mięśniowe, a przy okazji zgarniemy mnóstwo innych korzyści. Możemy przy tym oczywiście korzystać z całego wachlarza dostępnych metod i narzędzi, takich jak kalistenika, trening z ketlami, czy klasyczny trening siłowy z hantlami, sztangą itd. Krótko mówiąc, nie musimy się ograniczać do jednej ideologii treningowej i możemy to wszystko miksować, jeżeli zależy nam na takim wszechstronnym rozwoju. Do tego możemy oczywiście dodać właśnie ćwiczenia izolowane, czy każde inne ćwiczenie, w zależności od kontekstu.
Dzięki takiemu podejściu poprawiamy ogólną sprawność i również sprawiamy, że nasz trening ma większe przełożenie na życie codzienne i sport, niż takie bezmyślne klepanie klata, plecy, barki, bo tak się przyjęło i już. I skoro o tym mowa, przejdźmy do lekcji numer 3, czyli rotuj, skręcaj, przenoś, biegaj i skacz, a nie tylko wyciskaj, przyciągaj i podnoś. Wspomniałem już nieco o tym wcześniej, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli chcemy, aby trening pozwalał zachować nam maksimum sprawności, musimy wyjść nieco poza ramy ruchu, wyłącznie w płaszczyźnie strzałkowej, czyli przód, tył oraz góra, dół. Nasze ciało jest stworzone do tego, aby się również skręcać, aby odwodzić, przywodzić i aby móc efektywnie pracować również jednonóż. Do tego fajnie również, jeżeli potrafi skoczyć, wylądować i się nie uszkodzić. I niestety, ale w naszym codziennym życiu większość czasu spędzamy siedząc, tak więc niewiele mamy do czynienia z takim bardziej zróżnicowanym ruchem oraz ruchem w innych płaszczyznach. Jeżeli na treningu dołożymy do tego właśnie wyłącznie ćwiczenia w tych samych kierunkach, to nie powinno nas dziwić, że mamy problemy z mobilnością bioder, klatki piersiowej, czy efektywnym przełożeniem siły na zdolności, które wymagają nieco więcej tego ruchu trójwymiarowego, czyli nawet takich prozaicznych czynności jak chód czy bieg. Dodatkowo warto tutaj wspomnieć, że nasz trening nie musi właśnie kończyć się na typowym treningu siły i możemy w nim zawrzeć również inne elementy, takie jak skoki, rzuty czy inne tego typu ćwiczenia lub elementy treningu kondycyjnego. Ważne oczywiście, aby robić to umiejętnie, ale to temat na inny raz. W tym miejscu przejdźmy do czwartej lekcji, czyli trening nie kończy się na zakresie 8-12 powtórzeń. Większość ludzi wybierając się na siłownię zupełnie przypadkowo dobiera zakres powtórzeń i po prostu z góry zakłada, że trzeba je wykonać 8-12, czyli najbardziej popularny zakres. No i tu trzeba wiedzieć, że zakres powtórzeń powinien bezpośrednio wynikać z obciążeń treningowych oraz celu i specyfiki danego ćwiczenia. Przykładowo ćwiczenia dynamiczne czy ćwiczenia nakierowane na rozwój szybkości będziemy wykonywać na niższej ilości powtórzeń, ponieważ w nich chodzi o to, aby generować dużą moc. To natomiast fizjologicznie może mieć miejsce i sens tylko wtedy, gdy pracujemy odpowiednio krótko i nie dopuszczamy do dużego zmęczenia. Innym przykładem jest również trening, gdzie chcąc skupić się bardziej na rozwoju siły, powinniśmy część ćwiczeń wykonywać w niższych zakresach powtórzeń, skupiając się na ciągłym dokładaniu ciężaru. I jeszcze w innym wypadku, na przykład u osób początkujących, możemy zbliżyć się do wyższych zakresów powtórzeń, tych na przykład bliżej 15-20, aby budować tą początkową pojemność treningową. To, co jest więc ważne do zapamiętania, to fakt, że ilość powtórzeń zależy od dość szerokiego kontekstu. Dla osób, które już nie są natomiast totalnie zielone w treningu, moja ogólna rada jest taka, aby docelowo korzystać z szerokiego wachlarza zakresu powtórzeń i na przykład wybrać 1-2 ćwiczenia główne na treningu, które będziemy wykonywać z dużym obciążeniem w zakresie 3-6 powtórzeń, a resztę ćwiczeń z mniejszymi obciążeniami w zakresie 6-20 powtórzeń. Krótko mówiąc, raz podnieść coś naprawdę ciężkiego, innym razem weź coś średniego i podnieść coś wiele razy, a jeszcze innym weź coś lekkiego i podnieść to bardzo szybko. I ostatnia, piąta lekcja na dziś, czyli trening, to tylko wierzchołek góry lodowej. Jeżeli chcesz być sprawny, zdrowy, chcesz lepiej wyglądać, to aktywny styl życia poza treningami jest tak samo ważny jak sam trening. Jeżeli trenujesz 3-4 razy w tygodniu, a poza treningiem większość czasu spędzasz siedząc, jedząc byle co i śpiąc po 5 godzin na dobę, to nie powinno cię dziwić, że nie widzisz progresu, jest on strasznie powolny lub że w ogóle nie osiągasz zamierzonych efektów. I nie zrozum mnie też źle, nie chodzi o to, aby teraz całe życie dostosowywać pod trening, bo jestem daleki od tego typu podejścia i uważam, że 100% albo nic to totalna bzdura i wymysł internetów. Żaden trenujący i ponadprzeciętny sprawny człowiek, oczywiście taki bez skrajnych zapędów, nie pogardzi ciastkiem i też pójdzie normalnie na imprezę i tak dalej. Chodzi jednak o to, że to powinno stanowić dodatek do zdrowego stylu życia i naszych codziennych nawyków, a nie odwrotnie, kiedy to trening i okresowa dieta są dodatkiem do byle jakiego podejścia do swojego zdrowia i sprawności na co dzień i jeszcze oczekujemy wtedy nie wiadomo jakich rezultatów. Bardzo ważne jest więc, abyśmy poza treningiem pracowali nad naszymi codziennymi nawykami i bardzo dobrze sprawdza się tutaj sentencja festina lente, czyli spiesz się powoli. Dużo lepiej coś robić nie idealnie, ale robić to ciągle i małymi krokami iść w dobrym kierunku, niż robić rewolucję w swoim życiu, która będzie trwała okrągłe 3 tygodnie. Mam nadzieję, że te 5 lekcji pozwoli Ci w zupełnie inny sposób spojrzeć na swój dotychczasowy trening. To jednak dopiero początek, bo warto również wiedzieć, co robić i jak wszystko ze sobą łączyć, aby miało to ręce i nogi. Jeżeli więc takie tematy Cię interesują, koniecznie zajrzyj do tej playlisty. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dzięki i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!